Ja żałuję, że ja nie napisałam poradnika. Nie, naprawdę. Nie, ja teraz naprawdę żałuję. Ja uważam, że to byłby taki bestseller. Ja naprawdę zarobiła na tym miliony, tylko musiałabym tą książkę napisać, zanim zaszłam w ciążę. Naprawdę. Na podcast Mamy Tak Samo zaprasza partner La Roche-Posay, producent gamy dermokosmetyków do pielęgnacji ciała od pierwszego dnia życia Lipikar. Cześć. Dzisiaj mamy bardzo niesubordynowaną gościnę w studiu. Nie możemy zacząć. To jest już kolejny raz, kiedy próbujemy, bo towarzyszą nam salwy śmiechu. Zobaczymy, czy tak będzie dalej. Tak, jeszcze powiedziałeś tam tylko cztery razy. Cztery! Sorry. W naszym studiu jest dzisiaj Klaudia Halejcio, aktorka, influencerka i mama dwuletniej Nel. Jeszcze milionerka zapomniałaś dodać. No właśnie, to będziemy wszystko weryfikować. Okay. Wrócimy do tego, dobra. Wyciągi już wam przysłałam. No tak, mamy, tak, ja dostałam. Żeby była jasność, prawda? Jezus Maria, naprawdę. O milionach na koncie pogadamy może za chwilę, ale o milionach na Instagramie zaczniemy. Mm-hmm. To też za chwilę, bo jeszcze nie ma bańki. Ale, wśród followersów. Ale 22 miliony odtworzeń rolki na Instagramie. Klaudia, jak to się robi? Bo nie, serio. Zastanawiałyśmy się nad tym, przeglądając swój feed. Przed wyborami mogłaś to dać. Dać tipy niektórym partiom, jak to zrobić, bo to jest szok. Znaczy my, wow. No to prawie cała, no nie cała, ale olbrzymia część na przykład Polski to widziała. No tak to jest w tym internecie, że czasami nie wiemy jak coś zażre. Tak ale naprawdę. 22 miliony? To była historia, która wpadła w jakiś viral i faktycznie poszło trochę na świat i w sensie stało się jakimś trendem, a później widziałam, jak dużo osób też powtarzało ten motyw. No i czasami mam wrażenie, że robię coś, co jest super ekstra, że to będzie hit jeszcze większy, a że po prostu normalnie. A tutaj stwierdziliśmy jakoś, ja chciałam zszokować mojego Oscara i to była bardziej taka nasza zabawa. Może to była też jakby recepta na to, że to było bardzo jakby spontaniczne i zabawne. Trochę gdzieś tam więcej odniesienia każdy mógł znaleźć, bo ja się śmieję, że czasami to jest tak, że no wiecie, w relacjach damsko-męskich, no nasi partnerzy czasami oczekują, że musimy być takie seksowne i że oni się cieszą, jak zakładamy seksowną bieliznę. Ja czasami się czuję tak okropnie, się sobie, Boże, czuję się jak taka krowa, która założy te seksowne majtki, ale dobra, kochanie, mamy swoje wieczory, uwielbiamy to celebrować i ja sobie tak wpadłam na pomysł, że oczywiście nie będę tym ludziom, wiecie, opowiadać takiej realnej historii, tylko zrobię takie wyobrażenie, które było w mojej głowie, nie? Które się pojawia, więc tam leciał biustonosz zachęcający do jakby relacji, no i ja w stroju krowy. Więc to było po prostu w mojej głowie. A skąd ty ten strój wzięłaś? Strój był wcześniej, już nie pamiętam od dłuższego jakoś... Strój był. Strój był kupiony do innej wcześniejszej roli. I moim to było kolejne też właśnie moje wyobrażenie, jak czuje się kobieta karmiąca. Dla mnie w ogóle temat karmienia piersią był tak trudny. Oprócz tego, że już w ogóle ciężko mi było sobie poradzić z tym, bo mam bardzo mały biust i nie byłam w stanie karmić swojego dziecka, więc karmiłam tylko z laktatorem. Więc podłączona pod dwa urządzenia i po prostu ja mam wrażenie, że ja do tej pory po prostu słyszę to w głowie bu, bu, bu. I ja mi się wydaje, że ja po prostu do końca życia to będę słyszała i jakby mam w głowie tekst Oscara, możesz wstawić herbatę? Tak, ale najpierw ściągnę mleko. Możesz wstawić ranie? Tak, ale najpierw ściągnę mleko. To było dla mnie tak uciążliwe i jakby wspominam to bardzo źle i tak się czułam, wiecie, właśnie jak taka krowa, którą trzeba podłączyć, ściągnąć mleko, które jest zmotywowane do tego, żeby dać jak najwięcej temu maluszkowi z tej całej miłości, ale cię to tak kosztuje. Ja mówię, Boże, to jest takie straszne i ten dźwięk, i ten laktator. I że jesteś jeszcze w tym całym jej połogu i tak po tej cesarce. I mówię, że to jest takie okropne, czuję się jak taka krowa. I tak cały czas tak, żeśmy się śmiali trochę z tego, bo to był powód też, żebym sobie radziła z jakby z tą sytuacją. No i tak powstała rolka w sumie. Ale co sprawiło, przepraszam, dobra, co sprawiło, że czułaś tę presję, żeby jednak karmić swoim pokarmem, kiedy to było dla ciebie tak uciążliwe?
Presję, nie presję. Po prostu wiedziałam też, że jakby to jest dobre dla mojego dziecka. W sensie, no takim rozsądnym, bo są kobiety, które karmią bardzo, bardzo długo. Ja w sumie, nie, w sumie długo karmiłam, bo 9 miesięcy i wydawało mi się, że to jest taki najrozsądniejszy czas, no bo później no już jakby ciężko jest to przede wszystkim utrzymać, dla mamy jest to ciężkie, a ja uważam, że szczęśliwa mama to po prostu jakby też i szczęśliwe dziecko, no bo mamy zupełnie inne jakby podejście, jakby nastawienie i siłę i chęć do realizowania się z dzidziusiem. No i też no, wiedziałam, że to jest po prostu w jakiś sposób dobre, ale też jakaś taka w ogóle jakaś taka sytuacja w szpitalu, ja to pamiętam. W sensie mnie to zaskoczyło, nikt mi o tym nie powiedział, że moje dziecko w sumie ważyło 2,20, no i moja położna, po prostu robiłyśmy wszystko, żeby wyjść z tego jakby szpitala, żeby ona mi trochę podskoczyła na wadze, więc ja stałam na korytarzu, słuchajcie, patrzyłam, czy ważą i szybko jej patrzyłyśmy, czy siusia, czy nie siusia, jak z pieluchą, żeby ona jak najwięcej ważyła. I pamiętam, położna do mnie przychodzi, pani Klaudio, nie, no tak, żebyśmy wyszły, to może ja nie mogę tego pani powiedzieć, nie? To może byśmy ją tak dokarmiła, ale to musimy papiery podpisać. Ale pewnie niech pani karmi, nie ma problemu. Nie, to trzeba, a co to jest tak złe? Nie, no wie pani, to nie jest pani mleko i tak dalej. Ja mówię, i takie przerażenie, że to trzeba całą. Ja mówię, Boże, to faktycznie musi być gorsze dla mojego dziecka. I pamiętam, to mi tak utkwiło w tej głowie, że do tego stopnia, że ja z tym laktatorem, pamiętam w szpitalu, jak mnie położna zobaczyła, już mi, słuchajcie, mogę to powiedzieć, odpadł mi sutek, naprawdę. Ona mówi, Boże, ja za chwilę, Jezu, jak to pani musi powiedzieć, proszę to przestać robić, to zostawiamy, a ją mówi, nie, ona wyszła i mówi, no dam radę, ja mówi, nie, bo to jak będzie krew tam, i mówi, nie, dam radę, przecież ja tak mi pani powiedziała, że to trzeba podpisać papier, to ja dam radę, jak to jest złe. No i jest jakaś taka jakby presja. Ja tak szczerze nie wiem, nie jestem osobą, która przyznaje się, nie czytałam książek będąc jakby w ciąży, bo miałam poczucie, że to jest opowieść o innych dzieciach i cudzych dzieciach i że to jakby nic nie zmieni w moim życiu, że najwspanialsze porady są po prostu od mojej mamy, od mojej intuicji, która jest ze środka, od mojej siostry, kobiet, które były w rodzinie, bo gdzieś mamy podobne przekonania, podobny styl życia i ich się będę słuchać, a nie po prostu tego, co gdzieś tam jest napisane. Więc nie mam specjalnie wiedzy, po prostu tak stwierdziłam, że może gdzieś intuicyjnie trzeba karmić, ale do takiego momentu, w którym daję sobie radę. Pamiętam, jak skończyłam, słuchajcie, Karolina, to jest taka ciekawa historia, prowadziłam wielki festiwal dla Polsatu, który się opóźniał, wejście na żywo, no ale musiałam ściągnąć, bo to mi już zaczynało tryskać już w pewnym momencie, słuchajcie, w ogóle nie mogłam się dopiąć w sukienkę, więc mówię, musimy to ściągnąć, bo ja zacznę prowadzić na żywo, a ten biust mi wyskoczy, a nie daj Boże, zacznie wszystko lecieć. Też była moja mama, która musiała dostać jakby to mleko. Nie było czasu i pamiętam taką sytuację ja z takimi laktatorami. I była jedna garderoba, słuchajcie, dla wszystkich artystów, więc faceci tam biegali. Ja siedziałam, słuchajcie, w samej bieliźnie, podłączona z laktatorami, które cały czas buczały. Stylista zakładał mi, słuchajcie, biżuterię, wkładał mi kolczyki, makijażystka mnie malowała, fryzjer mnie czesał, ktoś mi buty już zapinał, żeby tylko wejść w sukienkę. I pamiętam, jak Rafał Maserak przybiegł i mówi tak, nie no, co się zobaczyło, to się nie odwiedzi. Ja mówię, masakra. Ja mówię, po tym wyjeździe koniec, to jest ten moment, to jest stop. No i pamiętam to jako taką, wiecie, no traumę, nie? Że jakby ciężko pracować i być mamą, realizować się, bo w tym czasami nie ma takich jakby możliwości. I mimo tego, że sobie dogadasz, że ktoś ci ten komfort zapewni, no bo ma świadomość, kogo bierze i w jakim etapie swojego życia jesteś, no to mówię, nie dam rady, zrobię po prostu już to dla siebie, nie?
Wzruszyłaś się. Przypomniało mi się i to wiesz wszystko. Wiesz co, to jest, mam wrażenie, doświadczenie tak bardzo wielu kobiet. Ja też pamiętam ten moment, kiedy był ten laktator i się czułam jakaś taka, że straciłam podmiotowość, że rzeczywiście jestem takim, jakby tylko wytwarzam to mleko i tyle. I tylko się mnie pyta, ile odciągnęłaś, czy dziecko zjadło, jakby, że w ogóle przestałam istnieć. I polubiłam bardzo ten drugi etap, kiedy moja córeczka była starsza i się karmiłyśmy, jak to ja mówiłam, no bo to było takie moje bliskości, mogłam sobie poprzytulać, ale te początki są straszne. I widzisz, to niby, niby to jest wszystko zabawne, ale dla ciebie musiało to być cholernie ciężkie. Bardzo. Ja pamiętam, no, że dużo mnie to kosztowało i ja to sobie wspominam teraz takim jakby uśmiechem, no bo taka jestem. Ale też sobie myślę, że w tej trudnej sytuacji zawsze mój partner, Oskar, on zawsze mówi, Boże, ja nie mogę patrzeć, jak ty w ogóle cierpisz, daj spokój, jej nic nie będzie, są mamy, które nie karmią, nie musisz, on na pewno dostaje wszystko, co najlepsze, w ogóle spokój i on mnie cały czas, dla niego mój komfort był najważniejszy, to jest w ogóle bardzo dziwne i on tak o mnie w tym wszystkim dbał i ja sama mówiłam sobie, wiesz, że nie, że zagryzam zęby i chcę, więc teraz no tak przerobiłam to, ale myślę sobie bez sensu, tak z perspektywy czasu, bez sensu aż tak się męczyć, tak mi się wydaje. Mówisz, że liczyłaś w tej kwestii na intuicję i doświadczenie bliskich ci kobiet. Czy były jakieś jeszcze obszary, w których to doświadczenie nie spotkało się z twoimi oczekiwaniami? Zaskoczyło cię coś albo w ciąży, albo na początku macierzyństwa? Na co nie byłaś przygotowana? Ja w ogóle nie byłam przygotowana. Ja pierwsze słowo, które nie urodziłam, słuchajcie, i pamiętam swoimi obserwatorkami, do swoich obserwatorek powiedziałam, mówię, wiem, że ja naprawdę nic nie wiem. W sensie, ja mówię, co ja mam z tym zrobić? W sensie, jak w ogóle mam się tym zająć? Mówię, Boże, to jest, ona jest taka malutka, w ogóle, czy ja wszystko dobrze robię? Ja po prostu naprawdę nic nie wiedziałam. Po prostu zaczęłam, mówię, dobra, uspokoiłam się, mówię, nie, no, wszystko intuicyjnie, jestem mądrą kobietą, wiem, co jak robić. I potem ten instynkt sam jakby podpowiada ci pewne rzeczy. Mi się wydaje, że już troszeczkę później, na przykład dużo fajnych rzeczy dostałam od kobiet, z dużą ilością osób, z którymi rozmawiam, które są gdzieś w internecie, to one największą rzecz, którą jakby wspominają źle, że najgorsza jest druga mama, która ci źle radzi. No ja zaskoczyłam te swoje obserwatorki tym, że je poprosiłam o jakby pomoc, że ja nic nie wiem, że nie jestem, że nie jestem z tych matek, które zaraz napiszą poradnik, chociaż żałuję. Ja żałuję, że ja nie napisałam poradnik. Nie, naprawdę. Nie, ja teraz naprawdę żałuję. Ja uważam, że to byłby taki bestseller. Ja naprawdę zarobiła na tym miliony, tylko musiałabym tą książkę napisać, zanim zaszłam w ciążę, naprawdę. Jakbym ją teraz, wydaje mi się sobie, że ja mam perfekcyjną mamą. Ja wszystko wiedziałam, dopóki po prostu Nel nie pojawiła się w moim życiu i wszystko po prostu poszło innym torem. Ja też jestem dosyć specyficzna. Ja torbę do szpitala spakowałam w dniu, w którym jechałam do tego szpitala. Nie tak jak tam wszystkie mówią położenie. Nie przerobiłam żadnej szkoły rodzenia. Nie byłam w stanie przez to przejść. Piąteczka. Po prostu myślałam, oni chcą mnie uśpić. Okay. Tam już i tak hormony działają, że już wszystko chcę, żebym się położyła. I jak odpalałam, to mówię, oni jeszcze bardziej chcą, żebym je spała. To jest tak nudne. I ja mówię, nie, nie mogę. Ja mówię, chyba coś mi się tam nie uaktywniło, dopowiedziałam do mojego skraju. Mówię, ja w ogóle jakoś, że te kobiety są takie natchnione i one tak słuchają, jaki ręczniczek, ojej, co spakować. Ja mówię, Boże, to jest jakaś nuda straszna. Pamiętam tylko, mój Oskar, nie, ale ja, kochanie, cię rozumiem, ale już nie przesadzaj, ty weź spakuj tą torbę i oczywiście co? Ja urodziłam miesiąc wcześniej, w nocy, pamiętam, wody mi odchodziły, mówię, nie wiem, czy to, no bo w sumie tego nie przerobiłam na YouTube, nie odpaliłam, bo mi się wydawało, że jeszcze mam na to czas, na co. Pamiętam, mi Oskar, ja mówię, no to pójdę się jeszcze wykąpać w razie czego, a to może pojedźmy do tego szpitala, zobaczymy, co się wydarzy.
dobrze mi się wykąpać, ogoliłam sobie nogi, mój Oskar robił włosy, mówię, kurde, coś jest tak w sumie dziwnie, no nie wiem. Ja mówię, no jakbyś ty przerobiła tę szkołę rodzenia, to byśmy wiedzieli. O, okej. Co to jest? Chociaż w moim przypadku było tak, że ja urodziłam Nel miesiąc wcześniej. Dowiedziałam się już od położnej, że jestem, że rodzę, a ja mówię, jak rodzę? Ja nie jestem gotowa, nawet się nie przygotowałam. A ja, słuchajcie, miałam, pamiętam dużą kampanię jakąś robiłam. Ja na tą porodówkę przyjechałam w doklejonych rzęsach, w włosach dopiętych, lokach. Ja mówię, jak ja tu zostanę, to przecież nikt mnie nie będzie traktował poważnie. Ja mówię tak do tej pani. I ja mówię, proszę pani, jeśli ja mam tu zostać, to ja tak partnerowi mówię, żeby tę walizkę mi jakby podał, ale ja muszę iść do toalety, bo ja nie wejdę tak, bo przecież... Co oni o mnie pomyślą? Proszę pani, pani ma tak regularne skurcze. Jakie regularne skurcze? Ja nic nie czuję. Nawet jak u Kryzieniko, my panią zabieramy. Za chwilę nie będzie pani mogła mieć cesarki. Anestezjolog już tam wszyscy mdleją. Ja mówię, jak mdleją? Ja to z taką torebeczką przyjechałam tylko na sprawdzenie, czy na pewno wszystko jest okej. Okay. Słuchajcie, więc no, ja myślę, że naprawdę zapamiętali mnie z tym wszystkim. Jeszcze mają co opowiadać, słuchaj. Myślę, że mają, słuchajcie, no naprawdę, anestezjolog przyszedł, a jest taką torebką i wysypa mi się, jest dużo takich różnych amuletów. Oskar mi wsadził kulę z kamieniami i ta kula, słuchajcie, po tym szpitalu, ja już rodzę skurcze takie, oni są tak zestresowani, wiesz, bardziej lekarzy niż ja, bo ja cały czas uważam, bo ja podam jakiś taki szał, że w sensie, to się nie dzieje, nie? Że coś mi się tam pomyliło, no bo przecież, no, to boli, nie? Tak przynajmniej mówią, skurcze, musisz oddychać, nie wiem. Na filmach to wyglądało tak, że tak ci woda tryska i w ogóle, tam nie wiedziałam, czy cię posiałam, czy o co chodzi, co to w ogóle za historia, bo jest już taki duży brzuch. I ja mówię, nie wiem, coś ich opętało, no i dobra. I tak już ten anestezjolog już mi tu wszystko rozbił. Ta kula po tym, ja mówię, nie, ja bez tej kuli nie wyjdę nigdzie, słuchajcie. Oj, tak, nie, pani jest niepoważna. Mówię, dużo osób to mówi, ale w tej kwestii naprawdę jestem bardzo poważna, bez kuli nie ma opcji, tak? Dobre, dobre. I to słuchajcie, państwowy szpital. Ale dużo historii słyszałeś, ale o kuli jeszcze nie było, Klaudia, więc dobrze, że przyszłaś, dobrze, że przyszłaś. To naprawdę jest... Naprawdę. Ale viral, mamy viral, no. Powiedziałaś, że bali się, czy zdążą z cesarką, więc nie było w twoim przypadku wątpliwości, w jaki sposób będziesz rodzić. Ty byłaś od początku przygotowana na to, że to będzie takie rozwiązanie. Mhm. I ta myśl dawała ci spokój, czy napawała stresem? Bo ja mam wrażenie, że tutaj nie ma dobrych rozwiązań. Jakby każdy się stresuje tym, z czym przychodzi mu sobie poradzić. Jak było u ciebie? Wiesz co? No ja bardzo chciałam rodzić cesarką. To takie miałam jakby przeświadczenie. Nie chciałam. Jakby wydawało mi się, że nie chcę czuć tego bólu. Chociaż ja w ogóle, słuchajcie, dostałam takiego ataku. Ja dostałam takiej histerii tam na tym stole w pewnym momencie. Jak ze śmiechu po prostu z tą kulą. Tam takie historie, że on mnie tak trzymali, żebym ja się uspokoiła, bo ja ze stresu, ja mówię, proszę, bo tam są lustra na tym. Ja nie dam rady tego zobaczyć. I ja dostałam takiego ataku, że oni mówią, czy jeszcze dodatkowe osoby, że ja sobie poradzę z tym. Ja mówię, nie wiem, mi po prostu samo ciało zaczęło, wiecie, chodzić. Oni byli w stanie mi zastrzyku zrobić. Ale drżałaś po prostu? Ja nie wiem, co dostałam. Jakiegoś takiego ataku stresu. Mhm. Że to się, ja pamiętam, jak te nogi miały tak rozruszone. I tak zaczęło telepać moim ciałem. Ja mówię, dobra, już halejcie, no uspokój się, bez przesady. No za chwilę będzie gorzej. A jak one, wiesz, takie filmy. Moja mama mówiła mi coś takiego, a jak źle biją i cię sparaliżują. I ja, mówię, ja to miałam w głowie, nie? I ja myślę sobie, dobra. I już zaczęłam mówić sobie, przestań, bo będzie jeszcze gorzej. W tej tragicznej sytuacji może być jeszcze gorzej. Więc ja jeszcze bardziej. No to mnie trzymały we dwie tak za ręce. Wkuły mi się i ja mówię, nie, no ja nie dam rady, tam jest sufit w lustro, ja wszystko widzę. A one już, wiecie, tam jest taka akcja porodowa się dzieje, że wszyscy tak byli zestresowani. Mówię, nie, jak tu w ogóle trzeba mi to zasłonić, bo ja dostanę histerii. Po prostu ja nie mogę tego widzieć. Więc oni jakieś takie baldachimy zrobili mi, żebym nie widziała rozcięcia brzucha.
To śmiesznie i nieśmiesznie to przeżyłam. Ale cesarka była twoją decyzją po moją prostu. Moją decyzją, tak, okay. tak. No to chociaż, tutaj... ale to ona się pojawiła w połowie ciąży. Tylko dlatego, bo ja wszystko szło jak należy i też ja się przygotowywałam na to, żeby rodzić naturalnie. Chodziłam, zapomniałam już jak to się nazywa, 2 lata. Szkoła rodzenia? Nie, chodziłam do szkoły. Kurczę, to jest taki fizjoterapeuta. Uroginekologiczny. Tak. Coś tam przygotowuje, rozmasowuje, żeby tam się wszystko dobrze ułożyło i ci daje te ćwiczenia, co robić, jak robić. Wszystko już zostałam jakby wyszkolona, aż w pewnym momencie po prostu moja przyjaciółka, która ma swoje kliniki, mówi, no ale jak ty będziesz rodzić? Ja mówię, no naturalnie, wiesz. No i chcę. Po co tu się ciąć? W ogóle. Ja mówię, no kochana, ja zajmuję się między innymi plastyką. I ja mówię, jak ona mi zaczęła opowiadać, jakie kobiety mają traumy, znam też historię mojej siostry, która była dosyć tragiczna przy jakby porodzie i pamiętam, jak ona mi opowiadała, mamy tak mówić o wszystkim? Absolutnie, tutaj nie ma tabu. Zawsze. Jak tam jej wszystko popękało i w ogóle, i ja mówię, Matko Święta, po prostu. I dostałam taki pakiet po prostu dużej ilości prawdziwych historii. No i też jakby mój partner był za tym, żeby jednak wcześniej był przeciwny tej mojej opcji, że ja naturalnie, on mówi, że kiedyś tak było, ale że teraz medycyna poszła tak naprzód, że jakby to nie jest opcja w momencie, w której, nie wiem, nie możesz, to jest jedyne wyjście, tylko to jest wybór, że to się wcale nic, znaczy oczywiście tych teorii jest wiele i na pewno tam ja się tego naczytałam i też byłam jakby za tym, że lepiej jak dziecko przychodzi przez ten kanał, wszystko jest dla niego lepsze, mniejszą traumą i tak dalej. A w pewnym momencie tak sobie pomyślałam, że w tym wszystkim też jestem jakby ja i może to jest lepsze jakby dla mnie, może nie wiem, będzie mniej jakichś spektakularnych, nieprzewidzianych rzeczy, chociaż jak to zawsze ze mną bywa, zawsze oczywiście sobie zabukowałam lekarza, chodziłam do niego, słuchajcie, jednego w razie czego do drugiego, gdyby nie było. To oczywiście mój lekarz, który miał mnie operować, poleciał na wakacje, jego zastępca pojechał w tym czasie na Mazury i trafiłam oczywiście w tej genialnej historii na przypadkową osobę, która była jednak traumą w moim, w tym całym porodzie. Może też dlatego dostałam takiej histerii z tym wszystkim. To lekarz zrobił coś, co spowodowało tę traumę? No tak, bo ja zadawałam pytanie, no bo nie wiedziałam. Pytałam, jak to będzie wyglądać i tak dalej, gdzie mnie jakby przywieziemy i czy ja będę się widziała to był czas pandemii, więc w ogóle wszyscy byli tacy, wiecie, zestresowani, jakoś tam, nie wiem, więcej nie można było wpuszczyć tych partnerów i tak dalej, więc moje pytanie, ona w ogóle tak mnie traktowała, jakbym w ogóle wkurzona była jakimkolwiek pytaniem. A moje pytanie wydawało mi się, że było dosyć sensowne dla kogoś, kto nie jest lekarzem. Nie było ich zbyt wiele, były one konkretne i dostawałam takim rykoszetem po głowie, że w ogóle nie wiem, może powinnam to wiedzieć, albo... No i tak mnie to wszystko jakby zestresowało. Później właśnie ta kula lecąca. Więc to było po prostu jeden wielki trochę kabaret. I to wszystko się gdzieś tam nałożyło. Muszę coś powiedzieć. 2 rzeczy. Pierwsza, to jest niesamowite, bo jest taki dysonans między tym, jak ty o tym mówisz i w ogóle jak się kojarzysz jako taka pogodna, słodka dziewczyna i mówisz o tym żartując i rzeczywiście jak to opowiadasz, to brzmi to w zasadzie humorystycznie, więc jak powiedziałaś, że dostałaś histerię, ja myślałam, że ty dostałaś histerię ze śmiechu i zaczęłam się początkowo śmiać, a potem słucham i widzę, że to jest potwornie traumatyczna historia. Czy to znaczy, że ty to już przepracowałaś? To jest moje pierwsze pytanie. A druga rzecz, jaką chciałam powiedzieć, zauważyłyście, że, znaczy Martyna, nie masz takiego doświadczenia, ale
ogólnie na pewno też to zauważyłaś, że my dziewczyny, które miałyśmy cesarkę, my się tłumaczymy z tego, że my miałyśmy cesarkę. I to jest to niesamowite. To miał być mój komentarz, że ja to zauważyłam rzeczywiście, że tak w ten sposób odpowiadałaś. A też od razu zaznaczam, że absolutnie to też nie było moją intencją, żeby cię stawiać w takim stanie, żebyś się musiała z tego tłumaczyć. Moje pytanie było pokierowane zwykłą ciekawością, bo ja sama byłam przekonana, że będę miała cesarkę. Zmieniło się moje podejście do tego dopiero, kiedy trafiłam na patologię ciąży i pod koniec ciąży już. I patrzyłam na kobiety, które idą rodzić i za chwilę wracają z dzieckiem. I wszystko jest z nimi okej. I miałam takie dopiero taką refleksję, okej, czyli to nie jest taka trauma nie do przejścia, jak ja sobie wyobrażałam. Widziałam różne kobiety, które dały radę i nie było tak tragicznie, ale dopiero to mnie oswoiło. Dopiero na ostatniej prosty jakiś totalny przypadek. Ale absolutnie wiem, że jest tak, że jest wciąż stygmatyzacja za sposób, w jaki nasze dziecko przychodzi na świat. Za naszą decyzję, wiesz, bo ja przechodziłam troszeczkę to samo. Ja się musiałam tłumaczyć z tego, dlaczego tak chcę. A miałam tak jak ty, ja też chciałam rodzić przez cesarkę i koniec. Czy to była dobra decyzja? Nie wiem, bo ja też dostałam podobnego... Ja się trzęsłam. Ja się po prostu trzęsłam i też rodziłam w pandemii, też rodziłam sama. Myślę, że to też się nałożyło na to takie poczucie traumy. Ale tak jak powiedziałam na początku... Czy ty to przepracowałaś? Bo ty o tym mówisz. Wiesz, ci się szklo oczy. My to widzimy. Mam nadzieję, że wy też to widzicie, bo to jest takie bardzo prawdziwe. I to pokazuje, jakiego kalibru to są dla ciebie ciągle emocje. A jednak opowiadasz o tym jako o czymś humorystycznym. Sama jakby doświadczyłam tego, że dostawałam wiele pytań, ale dlaczego? Myślę, no... W sumie rozumiem te pytania, no bo z jednej strony, tak jak powiedziałam, na początku bardzo chciałam naturalnie, bo tak mi się wydawało, że w sumie może tak kobieta jest stworzona. Później dostawałam właśnie takie konkretne informacje, co może pójść nie tak. Też miałam takie doświadczenie jakby z moją siostrą i potem sobie pomyślałam, ale przecież, no dlaczego w ogóle musimy się jakby z tego tłumaczyć? I sobie myślałam, że no jeśli w sumie z drugiej strony mogło pójść tak, że mogło być wszystko idealnie, mogło to trwać sekundę. Są dziewczyny, które można powiedzieć kichną i po prostu co są... Co ta dziewczyna jest? To jest ta dziewczyna. To ma swoje minusy, bo ja jestem również w grupie, która się musi tłumaczyć, jeśli chodzi o znieczulenie. Ja marzyłam o znieczuleniu przy drugim porodzie i nie zdążono mi go podać i nie cieszę się z tego powodu. Nie odczytuję tego jako jakiegoś sukcesu. Ale mam też na przykład jakby koleżanki, które rodziły naturalnie i prosiły świadomie bez znieczulenia, ponieważ ona uważa, że ona wtedy jest prawdziwą mamą. W sensie, że ona to przejdzie. A my nie jesteśmy, okej. Okay. Tak. Okay. I nie kontynuowałam sobie tego, bo stwierdziłam, że jakby chyba nie dam rady. No, każdy ma jakieś swoje, słuchajcie, jakby przekonania. Ja nie jestem ekspertem, nie jestem lekarzem, nie wgłębiłam się jakoś w super w temat. Postanowiłam intuicyjnie, to jest moje ciało, moja decyzja. Chciałam, żeby to wszystko było tak bardziej zaplanowane pode mnie. Czyli chciałam lekarza, który widziałam, jak wykonuje tą cesarkę, że ja jednak jestem aktorką, że pracuję ciałem, że jest jednym z najlepszych, że to cięcie robi bardzo małe, że też mnie zna, że ja się będę czuła komfortowo. No i oczywiście wszystko poszło totalnie odwrotnie. Tylko na tym mi zależało, po prostu chociaż, żeby ten plan zrealizować. Plan minimum. Tak. A potem stwierdziłam, że mam to gdzieś, co inni będą mówić. Jeśli będą pytać, z jakiegoś stopnia to rozumiem. Niech pytają. Czy im to będzie przeszkadzać, to śmieszne jest, nie? Że może przeszkadzać ciało drugiej kobiety, jaką ona podjęła decyzję. No. Ciężko o tym mówić. Wiecie, że ja do tego stopnia poczułam w pewnym momencie nie presję, tylko takie, że może nie... Zaczęłam sobie zadawać pytanie, czy ja urodziłam dziecko? Czy ja mogę mówić, że ja urodziłam dziecko? Bo te wydobyciny, to gdzieś też padło u nas w podcaście, takie obrzydliwe słowo tyczące się kobiet, które rodziły przez cesarkę, że ja aż zapytałam się mojej matki, ja mam 38 lat. I zapytałam się mojej mamy, powiedziałam, mama, a jeśli miałam cesarkę, to ja
urodziłam dziecko, a moja mama córeczko. W ogóle co to jest, co ci do głowy przyszło? A jednak no to jest... No, te wszystkie komentarze życzliwe, one też tak. Osiągają swój cel. Wchodzą na głowę, tak. No ja muszę się przyznać, że w sensie ja nie byłam tak natchniona, żeby nawet postawić takie pytanie, że och, ja urodziłam. W sensie dla mnie to nie miało znaczenia. Ja byłam tak szczęśliwa, że ja mam to dziecko, że jestem w ciąży. A żeby wszystko było dobrze i żeby ona była zdrowa, i to było dla mnie jakby najważniejsze, jakby w sensie takiego procesu, a jak rodziłam, że jestem lepszą mamą, albo tak. W ogóle ja nie mam tego w głowie, w sensie dla mnie liczy się to, co jest teraz i jaką mamy tą wspólną przygodę. I ja sobie myślę, że to w ogóle, ta cała historia to była jakoś taką abstrakcją w ogóle. Nawet ja pamiętam i mogę powiedzieć o tym szczerze i zawsze się śmieję wśród jakby znajomych, że w ogóle jak urodziła, jak Nelusia została mi podana na rączki, to ja byłam w takim ciężkim szoku, że w ogóle ja nie wiedziałam, co się dzieje. Tak nie spojrzałam i w ogóle mówię, to jest niesamowite. Ale ja jeszcze w ogóle, ja byłam tak w szoku po tym wszystkim, że nie mogłam tego poczuć. Ja pamiętam, że jak zobaczyłam Oskara, to ja zaczęłam tak wyć. I mówię, Boże, ja poczę na ciebie. Pukałam bardziej na ciebie niż na dziecko swoje. W sensie, bo ja nie byłam, mój mózg nie był w stanie przyswoić jakby tą sytuację. Ja, jak on odjeżdżał, to ja myślałam, że mi się w ogóle mogą mnie ciąć. Ale mówię, nie mogą mnie ciąć, ja mam dziecko. I ja sobie myślę, no ja tak to przeżyłam, że jego nie ma, że oni tak zamknęli te drzwi i dziękuję. I tylko mnie tak wywieźli. I potem mówię, Boże, no... Kurczę, że taki czas, nie? Jeszcze w prywatnym szpitalu, potem wszyscy państwo w prywatnych szpitalach mogli sobie tam siedzieć i mówię, Boże, dlaczego ja co to zrobiłam? I że jakaś straszna historia i pamiętam dopiero, później no, ja się obudziłam, te wszystkie rzeczy, emocje ode mnie spadły, jak je zobaczyłam, to było, wiecie, najważniejsze szczęścia. Czy ja tam jestem już tak pocięta okropnie, czy pięknie, nic nie miało dla mnie znaczenia. Czy urodziłabym naturalnie, czy nie, to w ogóle, nie wiem, ja nie rozumiem tych pytań, w sensie i takiego dociekania, że komuś to ma znaczenie, w sensie takim, no bo później masz to ten maluch jest najważniejszy, że on jest. Prawda, ale wiesz co? Chciałam coś powiedzieć, Martyna, bo to jest ważne, bo ja mam bardzo podobne doświadczenia do twoich. Ja też rodziłam w samotności, bo mój mąż nie mógł wejść do szpitala i musiałam być w tym szpitalu jeszcze chwilę dłużej, zanim urodziłam, jeszcze kilka dni wcześniej, bo musiałam mieć cały czas robione KTG i pamiętam, że jak mój Alan wychodził, ja dopóki go widziałam, to jeszcze tak się trzymałam, przygryzałam usta do krwi, a jak wyszedł, rozpłakałam się strasznie i myślę, dziewczyny, że to jest doświadczenie tak wielu kobiet, które rodziły podczas pandemii, że to będzie jakaś taka nasza zbiorowa pokoleniowa trauma po prostu, bo to jednak było straszne, Martyna, my zostałyśmy oddzielone od partnerów, nie mógł być przy nas nikt bliski. Nie było właśnie takiej tej czułości, to co powiedziałaś, wiesz, dla mnie cesarka to było coś takiego zimnego, sterylnego, tam nie było większej miłości, wiesz. Uważam, że jakby też dla mężczyzny to jest bardzo ważne. No oczywiście, że tak. My mamy to już z tym całe bagażem, nie? Że jakby pakiet taki, że co by się tam nie działo, to po prostu ten instynkt jest tak wielki i a nagle odseparowujemy tego mężczyznę od tego dziecka i że on nie może jej widzieć. I my robiliśmy, słuchajcie, różne dziwne rzeczy w tym szpitalu. Miałam pokój, słuchajcie, na parterze. I mój wkradłam się na podstarce, nie, ale ja zagryzłam zęby i mówię, ja muszę go zobaczyć, więc ja pierwszego dnia mi położone po prostu prawie zemdlały, jak mnie zobaczyły. Ja od razu wstałam z łóżka. Myślałam, że zemdleję, czarno miałam przed oczami, ale mówię, jak ja teraz się tak nie zagryzę, to ja będę, nie, po prostu nie wstanę szybko. I ja byłam taka zmobilizowana, że ja widziałam, że tam jest to okno, że jak ja wejdę na to krzesło, taki taborecik, to ja będę mogła Nelusię tak pokazać. Ja mówię, tylko musiałam to mówię tak przemyśleć wszystko, być to się uda. I pamiętam właśnie w tym oknie, już tak mówię, Oskar mówi, tam jest bezpiecznie. Nie wiem, kocie, jestem po cesarce.
ochronię własne ciało, jak co się działo. I pamiętam, jak ja przez to okno ją w oknie pokazywałam. Ledwo, wiecie, tak zagryzając zęby. I on tak pod to okno cały czas przychodził takim tymi, słuchajcie, jedzonko. Przynosił. Chowałam kwiaty, przyniósł mi taki pęk lilii, no wiecie, i nagle położone przychodzą tak w całym szpitalu, tak pachnie kwiatami. I ona tak zobaczyła, że mi te kwiaty pod tym łóżkiem. I to u pani, na całym korytarzu jesteśmy na porodówce. Jezu, ja muszę to pani zabrać. Więc słuchajcie, my mieliśmy tyle jakby historii, ale ja po prostu nie dałabym rady. W sensie nawet gdyby mnie usadzili w jakimś innym jakby pokoju, gdzie nie miałabym takiej jego obecności, jego stania pod tym oknem, to ja bym sobie nie poradziła. To była najgorsza rzecz, że jakby nie można było tego partnera mieć przy sobie. To największa trauma moja. Już to nawet prawda. Pomijając to, że ledwo tam na tym stole dostałam ataku jakiejś dziwnej jakby paniki, to, że jego nie było, że nie, po prostu on jest moim największym jakby przyjacielem i cokolwiek się jakby nie dzieje, to po prostu no ja muszę się z nim jakby podzielić. I chociażby to, że widziałam go przez okno, to dawało mi takie ukojenie. Ale wychodzisz tutaj na romantyczkę i zastanawiasz się, czy to jest taka twoja cecha, czy to przeoskarze. Tak znaczy, wiesz co, bo ty pięknie mówisz, wiesz, o tej relacji, prawda? My tego słuchamy i to się nam wydaje takie prawdziwe. I takie... Czy taką romantyczką jestem? W sensie, jak mi się ktoś mówi, że jesteś taką romantyczką, to od razu mi się wydaje takie, wiecie, historie stworzone, to raczej one mnie jakby śmieszą. Natomiast ja kocham w ogóle ludzi, ja potrzebuję. I Oskar jest takim moim w ogóle, wiecie, taką drugą połową. I mam z nim bardzo silną jakby relację. I no w momencie, w którym jesteś już, wiesz, taka pociechana i te emocje, to wszystko, no to on mi dawał siłę. Po prostu, żebym się płakać. Ale nie chcę w to wchodzić, bo to byłoby bez sensu, żebym tu teraz płakała. Ale emocje mi się jakby przypominają. No to on dawał mi po prostu tak ogromną siłę. No bo jak masz coś najważniejszego, co się wydarzyło w twoim życiu, jeśli nie masz się z tym kim podzielić, no to jest w ogóle straszne. Ja mówię, jak ja nie mogę ci jej dać? Jak ty nie możesz jej zobaczyć? Jak ty nie możesz jej powąchać? Zobacz te małe stópki i w ogóle. No po prostu to było dla mnie coś najstraszniejszego i nie mogłam tego zrozumieć. A potem się dowiedziałam, że jeden szpital też państwowy ma możliwość puszczenia i to była dla mnie jeszcze większa trauma. Mówię, dlaczego ja sobie to zgotowałam w ogóle? No i to było straszne. W sensie uważam, że nie zupełnie jakby nie... trochę niepotrzebne, że można było zrobić jakieś różne badania i wszystko, żeby spróbować tego partnera wpuścić, bo jest to ważne dla psychiki kobiet. Tak, i to właśnie obciążyło. Później my zostajemy wypuszczane no i różnie kobiety sobie z tym radzą, nie? A to jest jakaś taka możliwość, żeby troszeczkę łagodniej jakby przejść przez to. No i jak wyglądały te pierwsze wasze wspólne już dni? Snel. Chaos? Tak. Tak. Słuchajcie, to było naprawdę trudne. W sensie ja się w ogóle jakoś tak... mi się cały czas wydawało, że to jest jakiś trochę film, że no ja, tak jak powiedziałam, urodziła się Nel, ja mówię, ja nie wiedziałam w ogóle, co ja mam robić, jak ja mam robić, czy to jest naprawdę jakby prawda. No wiecie, w tej głowie jest tyle emocji w tym czasie tego jakby połogu, no bo tak, boli cię ciało, nie możesz się ruszać, jesteś rodzeni loda, za chwilę w ogóle tak jakbyś grała w jakimś filmie. Ja to pamiętam jakiś taki splot niesamowitych emocji. Jeszcze do tego to, że jestem osobą publiczną, więc jak wychodziłam tylko z domu, to byłam jakby fotografowana, stało pełno ludzi i to było dla mnie jakby traumą, w sensie takim, że nie możesz nawet wyjść i nie wiem, pójść sobie do Żabki, kupić jogurcik, bo od razu oni stoją, wiesz, jakby w tej całej historii wyszykować. Ja pamiętam, że jakoś tak starałam się
nie wiem, zadbać o siebie, no bo myślę sobie, każdy to będzie widział i to nie jest fajne, no ale też, wiecie, no nie masz na to czasu, nie masz chęci, to w ogóle jest niepotrzebne i jakby dokładają ci coś, co jakby nie ma znaczenia. Więc ja tak stwierdziłam, że pójdę takim, wiesz, było półśrodkiem. No i później, wiesz, następnego dnia w tym wszystkim i czytałam, o Jezus, jakie ma stopy, jak wygląda, jak się ubrała, to ona tak jeszcze wygląda. Wiecie, no tyle tego, takich strasznych rzeczy jakby było i nic mi nie sprzyjało i mieszkam w samym centrum, więc nawet z tym dzieciaczkiem się ruszyć. To był czerwiec, więc wiecie, mogłam wychodzić, a przez to, że właśnie zagryzłam na początku zęby i tak ja byłam dosyć sprawna, więc sobie radziłam, więc mogłam spacerować, a z jednej strony nie mogłam tego robić. To było mi totalnie przykro. No bo pamiętam, była taka sytuacja, jak wychodziłam z wózeczkiem i widziałam, jak oni tam stoją z każdej strony i myślę sobie, Boże, jak oni to sfotografują, to to dziecko będzie widać. Ja pamiętam, jak nakryłam tak tą chustką i wiedziałam, że nie jest to po to, żeby, nie wiem, chronić jakoś przed słońcem i żeby to dziecko zadusić, tylko po to, żeby przejść. Odsłoniłam jej z boku, co nie było na zdjęciach i później pamiętam te komentarze, jak ona może nie wiedzieć, że coś tam nie przykrywa się chustką gondoli i tak dalej. Powinnaś dać przykład. Ja mówię, nie, przykryłam ją i idąc i to z boku, z tej strony, gdzie oni wszyscy stali, żeby nie daj Boże mi nie robili jakby tego zdjęcia z tym jakby dzieckiem. Nie chciałam w ogóle czegokolwiek pokazywać. Nie wiem, jak jest ubrana, jakie ma body, czy cokolwiek, czy ma skarpeteczki, czy nie ma skarpeteczek. Wiecie, jak to ludzie. Więc ten pierwszy czas był dla mnie bardzo trudny. Kolejny raz musiałaś się tłumaczyć, bo tak jak słucham ciebie, mówisz o tym, że znalazłaś półśrodek w tym, czy się szykować, czy się nie szykować. Mm-hmm. Gdybyś się wyszykowała w pełni, to też by nie było dobrze. No tak, jaka matka. Nie ma co robić, tylko się szykuje. Nie, wszyscy w ogóle urodziła i sztab po prostu ludzi tam stoi. Przyjeżdża, mama pewnie jej pomaga, trzyma. No taka to pożyje, wiecie, to są po prostu... ja to nie mam czasu się przebrać, a ta proszę, włosy zrobione, wyczesane i tak dalej, więc to nigdy się nie dogodzi, nie? No, mimo, że ja też miałam taki czas, że teraz mam mamę i ona mi super dużo jakby pomaga, ale wcześniej miałam takie, nie, ja tylko w ogóle totalnie, że myślę, że ja wpadłam w taki szał, że po prostu nikt nie może do tego stopnia, słuchajcie, że no mój Oskar to jest w ogóle taka osoba, która bardzo każdej rzeczy stara się robić taki komfort dla mnie. No i on tak bardzo się, wiecie, chciał poczuć, no to, że on będzie wstawał, zawsze mi podawał, je karmiłam, albo że jak będzie przebierał ją, to on będzie ją przynosił i tak dalej, a ja żebym spała. No i wiecie, jak to wyglądało. No w sensie ja stwierdziłam, że to nie ma sensu, bo on jak ją zabierał, to ja tylko tak... Czy na pewno dobrze, wiecie, jakby nie wiem, miał przykleić jej tego pampersa zupełnie inaczej, albo no, że to ściągnięte jakby mleko, nie wiem, będzie jej, nie wiem, jak jej to da, że będzie się wylewało, no nie mam pojęcia, co miałam w głowie, ale po prostu taki kontroler mi się odpalił, że mówię, kochanie, to nie ma sensu, ty pracujesz, ja niby w sumie powinnam odpoczywać i sobie spać, no ale ja i tak nie jestem w stanie tego przejść. W sensie mój umysł nie daje spokoju, że ja po prostu nie jestem w stanie spać, ja muszę wiedzieć, że ona jest po prostu zaopiekowana 100%, że Pampers jest tak idealnie. Słuchajcie, jak sobie myślę teraz, słucham siebie samej, to jest naprawdę tragedia. Po prostu nie wiem, gdzie mój mózg był, ale na pewno stał obok. Przyklejony, no po prostu śmieszne to jest, że ja musiałam po prostu kontrolować wszystko. Nie róbcie tego naprawdę, pamiętajcie. I kiedy odpuściłaś? A powiedziałam, że odpuściłam? Okej, okay, przechodzę do kolejnego pytania. Ale powiedziałaś, że teraz korzystasz z pomocy mamy. Ja nie mam niestety tego szczęścia, żeby mieć mamę na miejscu tutaj. Ale teraz mówię niestety, bo jak moje dziecko było małe, to myślałam sobie, na szczęście, że nie ma tutaj mojej mamy, tylko jest obca pani, której ja mogę powiedzieć, w jaki sposób ja bym chciała, żeby różne rzeczy były robione. Bo z moją mamą bym oszalała przy całej miłości mojej do niej.
No i tak. Zostawię to tak w niedopowiedzeniu. No tak jest, no. Grażynka jest najlepsza na, słuchajcie, na świecie. No ale też najbardziej często mnie wkurza, no umówmy się. No przecież, znaczy, w głowie mojej mamy, dzieckiem, matką, mimo wszystko jest moja mama, tak? Ona twierdzi, że to jest jej dziecko. To zdrowe takie. Okej, ona wie najlepiej. No ale z nim się, kto... I oprócz jakby mnie daje tyle miłości i tak się nią zaopiekuje, no nie ma szans w sumie. Ja mam ten super komfort, że ją mam. Ja w ogóle, ja nawet nie chcę stawać w konkurencji z kimś, kto nie ma tej możliwości. Po prostu ja wiem, że po prostu wszystkie matki, które on, wy możecie mnie nienawidzić, tak? Po prostu naprawdę ja wygrałam życie. To ja się do tego jakby przyznaję. To jest najlepsze, co się w moim życiu wydarzyło, że tą mamę mam, że ona jest na każde nasze jakby zawołanie. Mieszka 5 ulic obok, więc no naprawdę jest to super jakby komfortowe. Ale bardzo. Wiesz co, słyszałam taki jeden twój wywiad, gdzie mówiłaś bardzo szczerze o tym, że twoja relacja z mamą nie była łatwa. Że nie otrzymałaś od niej tego wszystkiego, co było ci potrzebne. Ja myślę sobie, że nawet zawsze jest tak, że każde dziecko zawsze coś jakby wypomni. Ja sobie myślę, że nie ma jakby takiej szansy, że pewnie moje dziecko na pewno też powie, że coś robię nie tak. No przecież od tego jest terapia, żeby obrobić dupa swoim rodzicom. No wszyscy to wiedzą. Dokładnie. Natomiast ja sobie postanowiłam, że ja będę najlepszą wersją siebie, jaką po prostu mogę. I oczywiście wiele trudnych rzeczy było w moim dzieciństwie z rodzicami. Ja teraz też z perspektywy czasu dużo rzeczy rozumiem, no bo też żyliśmy w zupełnie innym świecie. Moi rodzice nie mieli takich możliwości, pieniędzy, bardzo ciężko pracowali fizycznie. Cała moja praca, to gdzie jestem, to był pomysł na to, żeby im pomóc. Ja pamiętam już nawet jako nastolatka to pomagałam jakby mojej mamie. Byłam już, słuchajcie, i gwiazdą. Grałam w serialach, jeździłam po domach z nią i pomagałam jej sprzątać, żeby ona szybciej skończyła, żeby jej ręce nie bolały. Bo bardzo ciężko, oprócz jeszcze sobie radzi się te etaty w różnych miejscach, tylko żeby jak najwięcej gdzieś tam nam pomóc. No i dużo trudnych jakby rzeczy było, natomiast ja sobie myślę, że no kurczę, ciężko teraz ją rozliczać, jak sobie myślisz, że ty żyjesz w ogóle w innej jakby historii. Być może to było... I też jak jestem mamą, to sobie myślę, że ona chciała być najlepszą wersją siebie, też nie zawsze jej to pewnie gdzieś wychodziło. Była moi rodzice są ostrzy i jakby mocno i krytyczni, co mogę im zarzucić. I to mówię, że jakby... Za mało mnie chwalili, co spowodowało, że też miałam taką zaburzony trochę obraz siebie i mało dowartościowana, co sobie myślę, że chciałabym to zmienić i żeby moje dziecko tego nie doświadczyło, ale sobie myślę, że z drugiej strony w tym wszystkim i w tych latach, bo to było, wiecie, no lata 90, zupełnie wszystko inaczej wyglądało, to też w jakiś sposób mnie ukształtowało. To pokazało, że ja gdzieś nie odpłynęłam z tego świata. Moja mama była bardzo przerażona, czy to, że drogę, jaką idę, tego show biznesu, planu, ludzi, którzy są zupełnie w innym świecie, na innym poziomie, nagle ja będę wracała do domu i co ja zrobię? Nie, jak będę starsza, odwrócę się, że oni będą, wiecie, gorsi, co zrobię. I on tak starał mnie się bardzo usadzać na ziemi, co ja uważam, że to dobre, bo mam ogromny szacunek jakby do każdego, do pieniędzy, do ciężkiej pracy. Jestem niesamowicie jakby wrażliwa, mam dużo pokory, mam dużo wdzięczności za wszystko, co jakby w moim życiu się dzieje. Ja dziękuję za każdy dzień, za każdy sukces, za to, że w ogóle, no, co
cokolwiek się w moim życiu dzieje, że nawet chcecie, wiecie, ktoś chce mnie posłuchać, żeby mnie słuchacie. To jest niesamowite, no bo wiecie, mogło to się nie wydarzyć, nie? Więc ta historia mogła się potoczyć jakby zupełnie inaczej, a to, co się wydarzyło w moim dzieciństwie, jakby zarzutowało to, kim jestem i może bez tego nie byłabym w tym miejscu, bo może byłabym nieznośna i nikt nie chciałby ze mną pracować, albo byłabym wygodna i nie znosiłabym tak ciężkiej pracy, która jest na planie, gdzie trzeba czasami zagryzać zęby i nie wiem. Ale czy to oznacza, że nigdy nie miałaś etapu sodówy? Nie. Nie miałam na to w sumie takiego czasu, bo bardzo dużo pracowałam. Ciężko mi było jakby w szkole i pomagając rodzicom, i grając. Dużo miałam tych obowiązków, nie miałam takiego skoku, a poza tym jakoś tak chyba zawsze miałam taką wrażliwość i nie pozwoliłabym sobie, strach mi chyba nie pozwalał, może, żeby zgotować coś takiego moim rodzicom. Bo ja byłam wdzięczna i żyłam takimi marzeniami, że ja chcę zrobić coś więcej, że chcę, żeby mi się bardziej udało, że chcę doświadczyć tego jakby sukcesu, a oni mieli ciężko od samego początku, też urodzili się w rodzinach, w których było bardzo, bardzo, bardzo ciężko. I znając tą historię, i szansę, którą dostałaś, nie możesz sobie pozwolić na to, żeby odpłynąć. Jakie to jest dojrzałe w ogóle podejście? A przecież zaczynałaś jako bardzo młoda dziewczyna. Ile miałaś lat? No ja zaczynam, jak byłam dzieciaczkiem, czyli miałam 4 latka. No ale najwięcej się działo w takim, co chyba w sumie największy boom w gimnazjum, bo tam robiłam ileś seriali, później jakieś programy, filmy, jeździłam po całym świecie ze spektaklami, to taki chyba ten gimnazjum, liceum, to był taki największy boom taki. No i wtedy no też mogłoby się to przystrafić, nie? Taki, nie wiem, etap buntu przy rodzicach. Mhm. Natomiast zawsze byłam, wydaje mi się, że dosyć dojrzała jak na jakby swój wiek i rozumiałam i wręcz było, takim moim celem było to, żeby im pomóc i żeby oni mogli dostać coś, czego sami już nie są w stanie sobie zorganizować. No, i to mnie tak trzymało. Brzmi jak poważne obciążenie dla takiej młodej osoby. Prawda. I tak było, tak szczerze to było. W sensie ja to miałam i ciężko mi z tym było, no bo fajnie przeżyć takie nastoletnie życie bez tego, co masz w głowie, takiego ciężaru, bo myślisz sobie, a to rodzice przyjdą, to ci pomogą. I ja sobie myślę teraz nawet o takim wychowaniu swojego dziecka, że co ja mam zrobić, żeby wychować się na mądrą dziewczynkę, gdzie ona ma zupełnie inny start. Ona ma wszystko, no mówmy sobie szczerze, ona ma wszystko. Po prostu. I jak muszę być mądra, żeby to po prostu poprowadzić, żebym miała takie wartości idące przez życie, żebym miała dobre serce. Nie wiem, jak się do mojej mamie udało i cały czas ją pytam się sobie, że jak ona jest, a dosyć jest taka konsekwentna we wszystkim i tak dalej, więc może nam się to uda, przynajmniej mam taką nadzieję. Nie, jestem pewna, że nam się to uda. A czy Nel ma w takim razie szansę wziąć udział w jakimś castingu dla dzieci? Bo jest śliczna. Śliczna jest. Jest, ale w tym pytaniu raczej nie miałam na myśli jej urody, tylko twoje nastawienie do kariery dziecięcej w showbiznesie. Nie wiem, myślę, że to zależy, bo z jednej strony na pewno nie tak jak ja, czyli to były trochę inne czasy. Nigdy bym nie wyjechała na wakacje. Jak miałam możliwość jechać kręcić reklamę, gdzie wiecie, no plan wygląda bajecznie, idziesz do pięknego miejsca. Ja jeździłam na kolonie z Caritasem. Przepraszam, to pierwszy raz w życiu mogę powiedzieć. Słuchajcie, no tak wyglądało moje dzieciństwo. I nagle robisz kampanię, reklamy, jeździsz, masz kierowcę. W ogóle, no gdzie? Ja bym tego doświadczyła w ogóle. Jakby w sensie nie ma opcji. Natomiast
Więc to była taką moją nagrodą i marchewką. Natomiast moje dziecko to ma, ale to też jest ciężka praca na planie. Ja potrafiłam grać, mając tam, pamiętam reklamę, którą pewnie wszyscy kojarzą, tam była reklama jakiejś tej Rawity czekolady. Ja miałam prawie 40 stopni. Ja te Rawita czekolada tak. I było dziecko w dublurze czekające, czy w razie czego ja chcę. I moja mama po prostu chodziła i mówiła, jak chcesz, to zejdziemy i tak dalej. Ja mówię, nie, to w ogóle dla mnie największa nagroda. I sobie myślę teraz, że chyba ja nie chcę aż tak wchodzić w taką prawdziwą historię, żeby moje dziecko grało. No bo ja nie chodziłam do szkoły praktycznie, byłam na indywidualnym toku większości nauczania i cały czas grałam i mi się wydaje, że chyba i to nie jest jakby potrzebne. Mi się sobie też trochę świat się zmienił, wszystko przenosi się do internetu, więc ona jak chce, to jest. Ja mam taki komfort, że nic nie muszę. Więc jak chcę sobie ją pokazywać, albo jak chcę nagrywać, albo jak ona ma dobry humor, to robię. Nawet jak mam jakiś kontrakt związany z dzieckiem, to też mam taki komfort, że jak ona nie będzie chciała, oni mówią, że mają deadline, to ja mogę im powiedzieć, że nie zrealizujemy, bo komfort mojego dziecka jest jakby najważniejszy. I po prostu bawimy się na tyle, ile ona chce się w to jakby bawić. A kiedy, Klaudia, przyszło to poczucie komfortu, że nic nie musisz? Jak ona się urodziła, tak naprawdę. W sensie przewartościowało mi się dużo rzeczy, że to, że mam rodzinę, to, że jest ona, jest najważniejsze, to, że jesteśmy we dwójkę, czyli do momentu, w którym ja byłam sama, bardzo zasuwałam, w sensie, słuchajcie, ja spałam po 3 godziny, ja brałam wszystkie spektakle, nawet moja mama mówiła w pewnym momencie, która mnie cały czas mobilizowała, żeby, wiecie, nie zależało, żeby osiągnęła sukces, więc mówi, Klaudia, coś pomogę, tu wiesz, żółb, dasz radę i tak dalej, więc ona mnie mega nakręcała, w pewnym momencie to już było takie, że zaczynała mówić, mówi, słuchaj, ty już naprawdę źle wyglądasz, jesteś już blada, no bo ja się tylko przerzucałam z jednego busa, tu plan na 7 rano, spektakl w innym mieście, brałam wszystko po prostu. W pewnym momencie też mój tata miał raka i nie wiedziałam, co się wydarzy. I wiedziałam, że po prostu to pewnie będzie spoczywało na mnie i że gdyby cokolwiek się wydarzyło, ja muszę mieć takie zaplecze, żeby im pomóc. Nie, więc zasuwałam. A teraz też jesteśmy w takim momencie, że jesteśmy we dwójkę. Nie? I że jakby te siły gdzieś się rozkładają, że nie muszę też aż tak jakby pędzić. Ja mam swoją karierę, Oskar ma swoją karierę, ja mam swoje pieniądze, Oskar ma swoje pieniądze, ale jesteśmy razem. Więc jakby nie wszystko spoczywa tylko jakby na mnie, więc cokolwiek się wydarzy, no to jest jeszcze on. I to daje mi taki ogromny jakby komfort i sobie odpuściłam i zaczęłam po prostu widzieć, że dużo szczęścia mam po prostu jakby w domu, w tym, co robię. A kiedy poczułaś pewność siebie? Tego, że jesteś piękną, zdolną kobietą? Wow. Potrafię. Myślę, że terapii też dużo sobie przepracowałam, a terapia to w sumie nie tak, że ja chciałam. W sensie tą terapię zrobić sobie myślałam, na pewno jest coś ze mną nie tak. Bang, pójdę do psychologa. Oczywiście, że nie. Mało kto tak myśli. Poszłam na studia psychologiczne i jakby to był jakiś element, że trzeba to zrobić, w ogóle zobaczyć, jak to jest. No i się okazało, że trzeba przerobić pewne tematy. Ale też widziałam, że dużo nie mam takiej wiary jakby właśnie w siebie, że zawsze myślałam, przecież są lepsi. No tak mi w sumie tata często mówił, że się dostałaś? Naprawdę? Tak? Serio? Ty? Ale jak to? No widzisz. No. Dziwne. O kurczę. I za każdym razem, jak coś się wydarzało w moim życiu, to myślę sobie, o, dziwne, że dlaczego i nie umiałam się jakby z tego cieszyć, myślałam, że to jakiś fart, albo nie wiem, komuś odpadła ręka, noga, żeby wzięli, czy coś, nie wiem.
albo z, nie wiem, z litości sobie myślę. A później jakby zaczęłam to jakby przerabiać, żeby uwierzyć, że słuchajcie, jest w sumie atrakcyjne, w ogóle zdolne, że nikt nie musi tego robić, że to są ogromne pieniądze i to nie ma tak, że są przypadkowe jakby osoby. Nikt kogoś nie wybierze, jeśli na to gdzieś tam nie zasługuje. I zaczęłam się cieszyć swoim każdym jakby sukcesem, ale to trwało, to bardzo długo trwało. I też największą taką wiarę w siebie zbudował też jakby Oskar we mnie. W sensie to, jak on patrzy, jak mnie podziwia, jak trzyma ze mnie kciuki. Zbudował najwięcej. A potem jeszcze to, że właśnie też jakby jestem mamą i jesteś najlepsza we wszystkim. W sensie twoje dziecko po prostu mówi, wiesz, gdzie jest ta, ja mówię, mamo, jesteś piękna, malu, malu. A ja mówię, ale dlaczego się pomaluję, to jestem, ale to by nieważne. I we wszystkim jestem najlepsza w ich oczach, więc no to jest był jakiś bardzo długi proces i moja ciężka praca w sumie, bo naprawdę tam trzeba było dużo poukładać tych klocków, żeby uwierzyć w siebie. Ale myślę, że też bez tej pewności siebie pewnie ten związek by się nie udał w takim stopniu, w jakim udaje. Oczywiście. A tutaj też mam na myśli to, że weszłaś w relację z osobą, która już wcześniej założyła rodzinę. Oskar ma dziecko z poprzedniego związku. I chciałabym zapytać o to, jak się odnalazłaś w roli, i ostatnio słyszałam takie określenie, bonusowej mamy. Nie, no ładne. Macochy, lepsze, bonusowej mamy. Lepsze niż macocha. Nie uważasz? Ja jestem ciuciula. Czyli masz swoją na to. Swoje na nie, to Hania tak wymyśliła. To określenie. No, dla mnie na początku, no co? Tragedia. Bałaś się. Usłyszałam. No oczywiście powiedziałam super. Gratuluję. Myślałam, okej, miło było przy kawce. I zbieram klocki, nie dam rady. Więc to nie było tak, że na początku. I oczywiście gdzieś tam starałam się myśleć sobie o tym, że to jest jakby super, bo wiedziałam po prostu, jaki to ciężar jest tak naprawdę nad tym, bo po prostu poznałam Hanię i wiedziałam, że ona jest po prostu super dzieckiem i że to jest ogromna odpowiedzialność, że jeśli my się zaangażujemy i w ogóle też byłam bardzo zaskoczona, że w sumie Oskar tak wcześniej mnie jakby od razu poznał, natomiast on ma ogromną jakąś, mówi, intuicję i on od razu wiedział, że ja bym dużo znaczyła w jego jakby życiu i że on od samego początku wiedział, że jestem mądrą kobietą i że żadnej innej nie pokazał jakby Hani, więc na początku to dla mnie było bardzo trudne, bo wiedziałam, z czym to się jakby wiąże i w sumie to się wydarzyło dwutorowo. Po pierwsze to, że komfortowa była sytuacja, ponieważ ja dostałam miłość od Hani od samego początku, po prostu tak, ponieważ dla niej to było jakby naturalne, bo ja jej nigdy niczego nie zabrałam. Ja niczego nie zmieniłam, ja tylko wniosłam coś w jej życie, co jest dla niej super atrakcyjne, że ja jestem. I ja się z niej zawsze kojarzyłam z czymś bardzo jakby pozytywnym, jakby w jej życiu, i ona mnie rozkochała w sobie. To, że Oskar jest na tyle mądrym mężczyzną, że on zadbał o tę relację naszą w trójkę, żebym ja się czuła komfortowo, żebym ja czuła, że to jest przyjemne dla mnie, kiedy jesteśmy razem, że nikt mi niczego nie zabiera, on nie muszę się z nikim niczym dzielić i że to, że jesteśmy w trójkę, jest atrakcyjne i dobrze się czujemy. Więc oni mnie wszyscy po prostu mieli plan na mnie. Tak nazywam. Mieli plan i oni mnie rozkochali w tym wszystkim. Ja sobie poradziłam, ona też wywołała we mnie ogromny instynkt i pomyślałam sobie, no okej, to ja też chcę. chcę być w tej historii. I tak mi się wydaje, że chyba największy sukces Oskara w tym wszystkim, że po prostu mądrze to tym pokierował.
No i też mama Hani jest bardzo jakby taką w porządku osobą. Pierwsze słowa, które od niej usłyszałam: Jezu, jak zajebista jesteś. Jak dobrze, że to jesteś. W sensie, ty, ja kibicuję wam. Po prostu, ty mi tylko teraz nie rób tego, że cię nie będzie. Więc ja wstałam taka, okej. Okay. Wiecie, bo tak się słyszy różne historie jakby z życia, a oni mają taki super komfort, że oni byli od dzieciaka tak naprawdę i gdzieś ta historia po prostu się wypaliła, więc się wszyscy bardzo, bardzo lubią. Więc no, łatwo miałam w sumie tą pierwszą drogę. Bardzo jest w tym coś uroczego, pięknego i takiego kojącego w tej twojej opowieści. Ja tak się zasłuchuję i słucham cię naprawdę z olbrzymią przyjemnością. Tak. Ale ja muszę zadać jeszcze jedno pytanie, bo powiedziałaś na początku. Chciałam się zachwycić tutaj bohaterką. Dobra. Słusznie, ale ja sobie przypomniałam to, co powiedziałaś na początku, że gdybyś napisała podręcznik, jak być mamą, zanim zostałaś mamą, to byś opowiedziała inną historię. Tak. I zastanawiam się, jak te właśnie twoje obserwacje na takie próbki macierzyństwa przy Hani. Czy miałaś poczucie przez to doświadczenie, że właśnie jesteś gotowa i to cię zaskoczyło, czy to po prostu są zupełnie niezwiązane tematy? Najlepiej tu dać Oskara. O, zaprosimy, nie ma problemu. Słuchajcie, prawdę. Ja myślę sobie, że w ogóle na początku to ja byłam zaskoczona i w ogóle ja mu dawałam radę. Słuchajcie, ja mu dawałam radę, nie? Komuś... Osoba, która nie ma dzieci, daje rady. To jest w ogóle hit. To jest hit. Warto mieć takich ludzi. Warto mieć takie przyjaciółki obok. Naprawdę. Żeby szukował, jak ona nie idzie spać do tej pory, ona jest mała, ona rośnie. Wiecie, w ogóle, jak ja sobie przypomnę, to w ogóle moje, że on w ogóle dawał radę, nie? Że on to dźwignął, te teksty, bo ja bym od razu po prostu w tej historii znaleźć taką osobę, takiego doradcę z boku, to skarb. Tak, cenne. Więc ja myślę sobie, tyle złotych rad bym miała, o tak, a teraz myślę sobie, przestańcie, w ogóle o czym to mowa? To jest historia o moim dziecku, wasze jest totalnie inne. Jak dam receptę na to, to na pewno u ciebie się nie sprawdzi. Więc to miałam na myśli. Ale teraz ja sobie myślę, że jak nie mam dwie, to ja zobaczyłam, że też jest to niesamowite, ile ja wkładam jakby pracy w Hani. Rzutuje na moje dziecko. Ona jest najlepszym po prostu transferem do tego, co ja bym chciała w Nel. Ona po prostu ją naśladuje. Ile ja miłości dam Hani, ja wyciągnę to jakby z mojego dziecka. Ile mądrości dam Hani, tyle będzie czerpała moje dziecko, ponieważ ono jest tak wpatrzone jakby w nią. Więc też trochę jakby historię ludzi, którzy gdzieś tam sobie robią pod górkę, jakby gdzieś nie ma sensu, bo to jest, wiecie, te dzieciaczki są razem, one się kochają, one są po prostu... Moje dziecko cierpi, jak Hani nie ma. Ja się śmieję, mówię, kiedy ona przyjedzie, bo ja się śmieję, że teraz już jest, jak ona z Nelly jest większa, no bo ma ponad 2 lata, no to one się tak świetnie sobą zajmują i się bawią. I wszystko, co chcę nauczyć Nel, to robię to, słuchajcie, przez Hanię, naprawdę. I mamy taką sobie tutaj sztamę i to naprawdę pięknie działa. No naprawdę pięknie. Ja się wzruszyłam. Ja też, ja dlatego, też. Że sama mam dwie córeczki i wiem, jak wiele się od siebie uczą, ale zrozumienie tej zależności i podejście z takim szacunkiem i dojrzałością do tej relacji między rodzeństwem, prawda, jest godne podziwu, więc gratuluję ci tego. I niestety, naprawdę niestety, musimy tę rozmowę kończyć, bo przegięłyśmy z czasem, ale to jest tylko dowód na to, co powiedziałyśmy Klaudii, zanim weszłyśmy do studia, tak. Że zdarzy się tak, że przychodzą do nas bohaterki, po których spodziewamy się czegoś, mamy jakieś założenia, które nas kompletnie zaskakują. I to jest absolutnie taka rozmowa, którą mam wrażenie, że obu nam jest tak. Aż ciężko kończyć. Tak, więc jest nam bardzo... tak ciepło na sercu i naprawdę mamy do ciebie... Nawet podziw chyba jakiś taki, że dźwignęłaś wszystko i że zaszłaś tak daleko, a przede wszystkim dlatego, że stworzyłaś taką szczęśliwą rodzinę, wiesz? To jest bardzo duża wartość i myślę, że gdzieś tam większość z nas o tym marzy. Nie wiem, się dużo osób jak mnie pyta przy jakichś wywiadach, no jakie jest teraz twoje marzenie? Ja mówię, moim marzeniem jest to, żeby po prostu... było cały czas tak, jak jest. W sensie, że mamy tą miłość do siebie.
że tworzymy taką kochającą rodzinę i że gdzieś to mimo przy tej złożonej historii patchworkowej rodziny, no to to wszystko jakby tak pięknie jakby funkcjonuje i że takim moim marzeniem największym jest to, żeby to po prostu utrzymać, żebyśmy się wszyscy tak kochali i staram się robić wszystko w sensie takim, żeby pielęgnować tą naszą jakby relację. I to jest takie moje marzenie, bo zarówno ja i Oskar mamy taki przykład z domu, że nasi rodzice są razem całe życie. I mamy taki przykład, a wiemy, co się dzieje jakby wokół. No on już też miał swoją historię, która gdzieś jest na pewno przykrą dla niego sytuacją, że się tam nie udało. Więc też ma coś takiego w sobie, że bardzo mu zależy, żeby to wszystko jakby utrzymać, bo to jest bardzo trudne w dzisiejszych czasach. Tak ludzie szybko w ogóle sobie rezygnują i zostawiają, nie walczą. Więc moim marzeniem jest to, żebym za wiele, wiele lat mogła tak samo mówić ciepło o moim partnerze. No to co, no to my ci mężu, tego... Mężu, mężu! Jeszcze nie masz, ale mąż. Tak. My ci tego bardzo życzymy i zobaczcie, w ogóle nie rozmawialiśmy o pieniądzach. Będziemy cię musiały zaprosić jeszcze na slajd. Tak. Okej, a to tak zawsze jest, że... Tak, no mama takie punkty do odhaczenia. Tak, okay, właśnie, właśnie. Nie, ale tak miło, kojąco i wzruszająco nie jest zawsze. Także dziękujemy ci za to piękne spotkanie. Ściskam was mocno, dziękuję, że byliście ze mną.